Tak, proszę bardzo. Proszę Państwa, projekt uchwały zarządu, propozycja z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą w trzech segmentach ABC z garażem podziemnym przy ulicy w Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie ustalenia WZ-ki dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w trzech segmentach ABC ze wspólnym garażem podziemnym na działkach numer 36/1, 7/21/3 oknem 43 po górze, budową zjazdu z działki numer 685/3 oknem 33 po górze przy ulicy Zalesie w Krakowie w związku z pismem Wydziału Architektury, Urbanistyki, Ładokarstwa 2 kwietnia 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania zarządu 4-0, przeciw 0, wstrzymujących się. Uzasadnienie. Opiniuje się negatywnie ze względu na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych na ziemi podziemnej. Brak miejsc parkingowych naziemnych innych niż przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie zawyżony gabaryt wysokościowy w stosunku do sąsiednich budynków. Na obszarze, na którym planowana jest inwestycja, występuje budownictwo jednorodzinne o odmiennym charakterze od planowanej wielorodzinnej inwestycji. Uchwała dla tego zarządu, proszę Państwa, że no, jak Państwo wiecie, zarząd ma upoważnienie, jest to, że tak powiem, konsultacji z radnym z tego terenu, z przewodniczącym komisji. No i tyle. Pan, dziękuję panie radnym, pan to przewodniczący. Ja podam, że to pismo wpłynęło na komisję, stwierdziliśmy, ponieważ wpłynęło w ten sam dzień, stwierdziliśmy po prostu, że żeby na spokojnie odpowiedział z tym trzeba zapoznać się i stąd rekomendowaliśmy uchwałę podjął zarząd. Dodam od siebie, że bardzo podobną uchwałę dla tego terenu podejmowaliśmy w styczniu 2012 roku. W zasadzie to niewiele się różni. Teraz jest doprecyzowana ilość miejsc parkingowych, jest 25 na 40 mieszkań. Są 4 miejsca naziemne, ale wyłącznie dla niepełnosprawnych. 0 ogólnodostępnych, stąd takie sformułowanie, więc na razie. Tyle z mojej strony. Okej, panie przewodniczący, czy ktoś tak chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, zatem poddam pod głosowanie ten projekt uchwały. Za przyjęciem, proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 16, 17, 18. Dziękuję bardzo, z tym zapraszam.